Święto Kultury Powiatu Lubańskiego jest znakomitą okazją do tego, aby uhonorować osoby, które w szczególny sposób zaangażowane są w życie kulturalne powiatu. Dzisiaj po raz kolejny udało się nam wręczyć bazaltowe krawaty, to jest takie wyróżnienie, które przyznajemy rokrocznie twórcom kultury, naszej lokalnej kultury powiatowej. W tym roku akurat te zaszczytne wyróżnienia przypadły pani Jolancie Napadłych, panu Jakubowi Chorusowi i panu Januszowi Kulczyckiemu. Laureaci promują kulturę w powiecie i poza nim. Myślę, że jest to nagroda za 4 lata prowadzenia Festiwalu Muzyki Sakralnej Pro Musica Sacra. W tym roku nawiązaliśmy bliższą współpracę tutaj ze starostwem. Tych koncertów jest więcej, również poza Świeradowem, w Lubaniu, w Olszynie, w okolicach. No i myślę, że to jest taka i nagroda, i zachęta do tego, żeby tych koncertów organizować więcej cały czas. A myślę, że jeżeli ta współpraca będzie się układała tak, jak się układa, to będziemy tych okazji mieli dużo jeszcze. Jestem dumna, bo prowadzę grupę, która się nazywa Grupa od Anioła Stróża. Grupa istnieje już od 2004 roku. W 2007 roku Grupa od Anioła Stróża jako grupa została kreatorem i twórcą kultury powiatu lubańskiego. Także to jest niejako drugi mój tego typu sukces. W tym mieście mieszkam już ponad 50 lat, a z tego 30 zajmuję się działalnością właśnie społeczną. I praktycznie ta działalność dotyczy promocji lubańskiej historii, kultury, całego kształtu związanego właśnie z historią, z kulturą historyczną tych ziemi. Wyróżnienie bazaltowym krabatem mobilizuje laureatów do dalszego działania. To, co robię, to jest moja pasja i robię to, robiłabym to bez nagrody, ale jest cudownie, że rzeczywiście ktoś to dostrzega i że rzeczywiście to jest ważne. To, co się robi, to jest ważne. I będę działać dalej, o ile mi pozwoli zdrowie i wszystkie okoliczności, także jak najbardziej. Jestem mieszkańcem Świeradowa, czyli powiatu lubańskiego. Ja sam mam możliwość korzystania z takiej oferty kulturalnej, będąc na co dzień we Wrocławiu. Natomiast uważam, że należy z taką ofertą wychodzić do ludzi, którzy na co dzień nie mają takiej możliwości i do organizowania tego typu imprez tutaj, w mniejszych miejscowościach, zwłaszcza, że mamy ku temu świetne warunki. Świetne warunki i ludzi, którzy chcą działać. Na pewno byśmy w tym momencie o wiele byli gości na terenie powiatu, gdyby nie ci ludzie, nie ich pasja, nie ich twórczość. No, dla nas jest to tylko radość.